Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera z kolejnym odcinkiem na temat tego, co przywiózł dla nas Barokatir. W tym tygodniu możecie go znaleźć na Merkurym i oczywiście jak zwykle wszystkie swoje przedmioty, których nie potrzebujecie, a które zdobyliście na pustce, możecie w kiosku wymienić na dukaty. Kiedy już to zrobicie, zabierzcie wszystkie swoje fundusze, aby się przepchnąć przez was wszystkich do handlarza pustki. A nawiózł nam on dzisiaj tego sporo, więc mam nadzieję, że niczego nie pominę. Oczywiście jak zwykle mamy dostęp do pustynnego władcy Inarosa, schemat zadania, które jest po pierwsze bardzo ciekawe, a po drugie odblokuje nam po zakończeniu dodatkowy Warframe. Także jest to jak najbardziej do zrobienia. Jako broń Gorgon Prismę, karabin całkiem niezły, natomiast dużo lepszym będzie wyjściem Soma, nawet zwyczajna albo Soma Prime. Jeżeli posiadacie jedną z tych broni, to będzie to dużo lepsze wyjście. Ewentualnie, jeżeli szukacie kilku dodatkowych punktów, żeby wymaksować sobie level, no to w takim wypadku ten Gorgon będzie do wzięcia. Natomiast nie ma się czym, że tak powiem, tutaj podniecać. Dodatkowo, gambit pistoletowy Prime. Szansa na obrażenia krytyczne od pistoletu. Przedmiot praktycznie, mod w zasadzie praktycznie nieprzydatny ze względu na to, że bardzo mało pistoletów robi się pod trafienie krytyczne. Mesa tego nie potrzebuje w ogóle, potrzebuje tylko obrażeń krytycznych, więc jest to taki dosyć średni mod. W zasadzie w większości przypadków wam się nie przyda, także nie polecam. Strzały Prisma, bardzo ładnie wyglądające. Jeżeli używacie łuku, to te strzały powinny być dla was obowiązkowe, bo po prostu dobrze wyglądają. Skrzydła oraz ogon koi Prisma, ładnie wyglądające. Ostatnio Baro przyleciał do nas z tym cudactwem, więc nie wiem dlaczego jest to drugi raz. Natomiast bardzo ładnie wyglądają, fajnie się prezentują. Ten efekt pobłysku jest bardzo przyjemny, więc jeżeli szukacie swojego jakiegoś wyglądu dla swojego towarzysza, jakiegoś ulepszenia kosmetycznego, update'u, to będzie dobry wybór. Trzy postawy. Postawa do pazurów, do Glaive'a oraz do ciężkiego ostrza. Jeżeli którejś z nich nie macie, a używacie tej broni, no to jak najbardziej polecam się w to zaopatrzyć. Natomiast glaive oraz pazury są w zasadzie nieużywane w tej grze. Co innego, jeżeli chodzi o ciężkie ostrze. Galantine Prime, które ostatnio wyszło, zadaje bardzo fajne obrażenia. Jest jedną chyba z najlepszych, o ile naprawdę tym razem nie żartuję, najlepszą bronią w grze. Więc to królewskie tempo może wam się przydać, ponieważ jest to bardzo dobra modyfikacja, bardzo dobra postawa ze względu na swoje ataki i swoje kombosy, które zadają po prostu bardzo duże obrażenia. Transformator morficzny Prime, który zwiększa skuteczność mocy na Archwingu. Cóż, tu sprawa jest jasna, bo jeżeli latacie na Archwingu, to ma jakiś sens. Dla mnie zerowy, bo nie używam Archwinga w ogóle, nie gram na Archwingach i raczej długo jeszcze nie wyjdą patche, żeby na Archwingach można było pograć, żeby one były jakieś sensowne, więc nie polecam kupować, bo po prostu jest nic nie warty ten mod, nawet jeżeli będziecie chcieli go sprzedać na rynku. Łamacz celu Prime. Obrażenia krytyczne, jak najbardziej na mesę, natomiast nie ma on jakiejś specjalnie wielkiej ceny na rynku. Jeżeli go chcecie zakupić, to zakupujecie go tylko i wyłącznie dla siebie i w 90% tylko i wyłącznie na mesę, chyba że macie jakiś niesamowity sposób budowania pistoletów pod trafienie krytyczne, w co poważnie wątpię. Natomiast jeżeli oczywiście się na to decydujecie, to ewentualnie tylko pod mesę, żeby zwiększyć obrażenia na czwórce, bo to też się skaluje. Skórka Mantis Prisma. Jeżeli posiadacie Mantisa, to ta skórka Prisma będzie bardzo ładnym dodatkiem, świetnie się prezentuje, po prostu jest to jedna z najlepiej dobranych skórek, jeżeli chodzi o nasze statki, ponieważ bardzo ładnie prezentuje się na kadłubie i jest bardzo ładnie dobrana kolorystycznie, więc jest jak najbardziej super. Dodatkowo ze skórek, jako już że jesteśmy w tym temacie, jest skórka do Redeemera Elixis. Jeżeli używacie Redeemera, to jest genialna skórka, naprawdę fajnie wygląda, świetnie kolory się nakładają, nawet jeżeli zmienicie na swoje kolory, to ta faktura uchwytu czy faktura ostrza jest naprawdę bardzo ładna, ja polecam, sam używam. Poza tym Redeemer jest naprawdę jedną z lepszych broni. Mutator strzelbowy Prime. Wątpię, żeby kiedykolwiek wam zabrakło amunicji do strzelby tak naprawdę, szczególnie z nowymi zmianami, jako że karier teraz zamienia amunicję. W związku z tym raczej te mutatory są w ogóle niepotrzebne. Mutator karabinowy
Naprawdę nie sądzę, żeby wam były potrzebne jedna albo drugie. Mutator karabinowy i zresztą wszystkie mutatory Prime dają 75% efektywności na zamianie amunicji. Znaczy 100%. Złote mutatory, jako że są to złote mody, będą dawać nam 75%. Różnica nie jest duża, a amunicji nigdy nie brakuje na wrogach. Dopóki nie zostanie to jakoś specjalnie zmienione, to te dwa mody są nieprzydatne w ogóle. Edo Prisma na pierśnik, na golenniki, na ramienniki, czyli cały zestaw zbroi. Bardzo dobre są na golenniki oraz na ramienniki, natomiast sama zbroja, sam na pierśnik, mało widoczne, praktycznie niewidoczne na żadnym warframe'ie, chyba są tylko ze dwa warframe'y, na których rzeczywiście widać jest różnica. Także nie polecam, polecam tylko na ramienniki i na golenniki, bo to rzeczywiście będzie widać, fajnie się to skaluje, szczególnie z Rhino, ponieważ wtedy wychodzą naprawdę takie bardzo duże, masywne części, elementy tego ekwipunku i całkiem fajnie przedstawia się na nich kolor. Skórka Ephis do Quanty. Bardzo ładna skórka, ale to tak jak ze wszystkimi, wybaczcie, a tak jak ze wszystkimi przedmiotami, ze wszystkimi w zasadzie skórkami, które są dostępne na razie od Baro, to wszystkie te skórki naprawdę ładnie wyglądają i nie mam im nic do zarzucenia. Posiadam je wszystkie i wszystkie naprawdę ze wszystkich jestem zadowolony. Pierwsze coś, czego nie było jeszcze, czyli Kitir Kawat Armor. Zbroja do naszego kawata prezentuje się naprawdę ładnie, może się nawet wczyta. O proszę. Prezentuje się naprawdę ładnie. Warto jest sobie ją zakupić, bo w porównaniu do reszty tych skórek na naszego kawata, które są nam dostępne, ta jest taka stonowana, nie za duża, nie za mała, naprawdę fajnie leży. Pozostałe dwie wydają mi się takie bardzo średnie. Jedna, która przebija w ogóle skórę naszego kawata, a druga daje mu ogromny kapelusz, w którym wygląda co najmniej dziwnie. Wzmacniacze biegłości oczywiście, kredytów oraz zasobów, w zależności od was. Jeżeli brakuje wam czegoś, chcecie coś dofarmić, czy to doświadczenie, czy to kredyty, czy to zasoby, to jak najbardziej. Natomiast cena jest taka, że chyba się nie opłaca, ale to już pozostawiam waszej decyzji. Podsumowując, w tym tygodniu, jeżeli cokolwiek miałbym wam polecić, to byłyby to tylko kosmetyczne zmiany, czyli skin do kawata, bo wygląda bardzo ładnie, skiny do broni, jeżeli którejkolwiek z nich używacie, no i oczywiście Edo Prisma na ramienniki oraz na golenniki, bo będą naprawdę ładne. No jeżeli nie posiadacie, to jak najbardziej pustynnego władcy Inarosa. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia dzisiaj na streamie.